26 grudnia 2012 roku w Manchesterze zmarł Henryk Strzelecki, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, bohater walk o Bolonię, działacz polonijny i biznesmen, znany jako założyciel firmy odzieżowej Henry Lloyd. Henryk Strzelecki urodził się 4 października 1925 roku w Brodnicy. Od najmłodszych lat realizował swoje żeglarskie pasje. Wybuch wojny zastał go w Gdyni, skąd wielokrotnie próbował uciec do Anglii przez Szwecję, aby przyłączyć się do polskiej armii. Po wielu perypetiach trafił wreszcie do Włoch, gdzie wstąpił do 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Po ukończeniu szkoły został przydzielony do 13 Pułku Artylerii Ciężkiej. Jako podoficer i dowódca działa wykazał się artyleryjskim kunsztem w czasie walk o Bolonię wiosną 1945 roku. W 2010 roku, w czasie obchodów 65. rocznicy wyzwolenia tego miasta, opowiadał o jednej z akcji, która została mu w pamięci na zawsze. Niemiecki obserwator na Castello Bolognese w kościele siedział na górze i piechota nasza na froncie krzyczała o pomoc. Wysłali message, nie wiem czy on był pułkownik czy generał, do mojego dowódcy i on mnie wybrał, bo byłem na szkole podoficerskiej artylerii ciężkiej i dałem z drugiej lokaty, na 50 to było, to mnie wystawił na to. Strzelski, najpierw nie mogę ci mówić za dużo, bo oni, Niemcy już słuchają co ja mówię, tylko zrób twoje działo, żeby było po żonie stało twardo, bo jeżeli będzie ślisko, albo niepewne, to w ten czas jeden but, 3 cm, gdzie ja jestem, na 15 km, to będzie 100 metrów, a my chcemy coś specjalnego zrobić. No i powiedziałem, ognia, w ten był wybuch. Pół minuty potem dostałem od tego gościa, mówi, Strzelecki, gratuluję na dobrą robotę. Pozwaliłem tego kościoła. Ale tam nie pojechałem dopiero w 60 lat po kampanii i poszedłem do tego miasta, się nazywa Castello Bolognese. Pojechałem, żeby zobaczyć, co ja zrobiłem i pojechałem 60 lat potem. I weszłem tego, ja do tego się pytałem, taki ksiądz padre włoski, na rowerze z takim kapeluszu. Mówi, ja poszedłem do niego, padre, io sono polaco, soldato polaco, combattato qui, fatto brutto questa vostra chiesa. Mówi, tak, to jest ten kościół tego, ale już rozbudowany. I mnie zaprosił, było wesele o 3 po południu, zaprosił mnie. Per me molto importante che voi, visto soldato polacco arrivato dopo 60 anni, dopo 60 lat, że pan tutaj wrócił tego. No i on mówił, nie przejmuj się do mnie, no problemy, perché questa la guerra, niech pan się nie przyjmuje, to jest wojna. Po wojnie Henryk Strzelecki osiadł w Manchesterze, gdzie pracował m.in. w przemyśle włókienniczym. Studiował też projektowanie mody. W 1963 roku założył znaną z produkcji kurtek żeglarskich firmę Henry Lloyd, która odniosła sukces w Wielkiej Brytanii i na świecie. Był wielokrotnie nagradzany. W 1985 roku królowa Elżbieta II wyróżniła Strzeleckiego tytułem Member of the British Empire. Później został doktorem honoris causa Manchester Metropolitan University. Odznaczony także Orderem Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Henryk Strzelecki miał 87 lat.